Możemy powiedzieć, nas to nie dotyczy, ale to do nas przyjdzie, to do nas wróci. I wtedy, gdy będzie dotyczyło, to zrozumiemy, że jest już za późno. Trzeba się temu przeciwstawiać wcześniej. Trzeba się organizować i trzeba pamiętać, jeśli były ofiary, to one nie mogą iść na marne. Jak zakłamywano historię Powstania Warszawskiego? Kto za tym stoi? Komu i czemu to służy? Na te i inne pytania odpowiadają książki Leszka Żebrowskiego Paszkwil Wyborczej oraz Warszawa 44. Polecamy również w poszerzonym pakiecie Powstanie Warszawskie. Szczęść Boże! Spotykamy się tak jak w tamtym roku. Tu będzie krótko, to jest kościół. Natomiast po uroczystościach zapraszam na dłuższy wykład o sprawach, które są naprawdę bardzo ważne, nurtują nas i będą miały znaczenie także dla naszej najbliższej i dalszej przyszłości. W tle wojny, która toczy się poza naszą granicą, na innym terytorium, na dawnych ziemiach polskich, I Rzeczpospolitej, nie zwracamy tak bardzo uwagi na to, co się dzieje w kraju. Od kilku lat mamy również wojnę. Nawet nie domową, bo wojna domowa jest między domownikami. Natomiast mamy wojnę z ludźmi kulturowo nam obcymi, którzy mieszkają między nami, wyglądają jak my, mówią naszym językiem, ale mają zupełnie inne cele i inne intencje. To jest wojna cywilizacyjna. To jest wojna kulturowa. Także wojna moralna. Próba odwrócenia podstawowych pojęć. To, co jest dobre, ma być złe. To, co jest złe, ma być dobre. Wybieranie sobie płci, dodawanie różnego rodzaju zaimków, przyimków, wyimków i do tego ma się całe życie młodzieży sprowadzać. Mamy być inni niż dotychczas. Tysiące lat tradycji ma iść w całkowitą niepamięć. Używając słowa wojna, wiem, co mówię, dlatego że na tej wojnie, wojnie kulturowej, wojnie cywilizacyjnej, padły już ofiary śmiertelne. Zginęli także księża. Inni są bici, są napady na obiekty sakralne. To są także zabytki naszej przeszłości, zabytki naszej kultury. To jest niszczone i to jest całkowicie bezkarne. Jeśli jest bezkarne, to z czego to wynika? I jaka jest nasza rola w tym wszystkim? Mamy pewne przymioty, które nam zostały dane, z których powinniśmy korzystać, ale korzystamy albo za mało, albo wcale. I to jest groźne na przyszłość. Jak można z tego nie korzystać? Mamy dany rozum i wolną wolę. Zdolność do abstrakcyjnego myślenia ma człowiek. Wolną wolę ma człowiek. Zwierzę można nauczyć różnych zachowań. Zwierzę się przystosuje, ale człowiek potrafi to robić sam, ze swojej własnej natury. Wolna wola to jest zdolność dokonywania wyborów. Ponieważ zło jest łatwiejsze, jest bardziej atrakcyjne, duża część naszej społeczności wybiera zło. Uważają, że tak jest lepiej, że tak będzie lepiej. Na razie to pierwsze wrażenie. Dla nich tak może sugerować, że tak jest. Na dłuższą metę ci ludzie będą potwornie pokaleczeni. Podstawowa cnota, cnota kardynalna, jedna z czterech, to jest roztropność. Zdolność dobierania środków do zamierzonego celu. To człowiek potrafi, ale co z tego, że potrafi? Czy rzeczywiście tak postępuje? Czy rzeczywiście tym się kieruje? Gdybyśmy byli roztropni, bylibyśmy zupełnie inni, w zupełnie innym miejscu. Potrafilibyśmy się rozwijać, a my bardzo często naszą cywilizację po prostu zwijamy. I to jest także apel do tych osób, które są może niekoniecznie gorące w wierze, w postanowieniach, w wytrwałości. Mogą być to osoby letnie, mogą być nawet zimne. Nie musisz wierzyć. To jest też wolny wybór. Ale pamiętaj, skąd się wziąłeś, jaka jest twoja tożsamość i kim byś był i jaki byś był bez Kościoła.
I bez tego całego fundamentu, który mamy od 2000 lat, na którym powinniśmy stać i coraz bardziej się w tym wszystkim umacniać. Jan Paweł II wołał: brońcie krzyża od Tatr aż do Bałtyku. Dlaczego wołał brońcie? Bo krzyż jest zagrożony, bo krzyż jest dla nich znakiem nienawiści. Krzyże są niszczone. To nie jest tylko w Polsce, to jest ogólnoświatowe. U nas to na razie nie przyszło jeszcze w takiej skali, ale u nas jest przyspieszenie. Tam to narastało przez lat kilkadziesiąt, a u nas to idzie przez kilka lat i powoduje potworne zniszczenie. Błogosławiony ksiądz prymas Stefan Wyszyński mówił do nas kiedyś, ale także do nas tu i teraz w ten sposób. Jeśli przyjdą niszczyć naród, zaczną od Kościoła, gdyż ten Kościół jest siłą tego narodu. To były prorocze słowa. On był nie tylko wizjonerem, on to bardzo głęboko znał i bardzo głęboko rozumiał. Nam się wydaje, że coś się gdzieś dzieje poza nami, obok nas, bez nas, to nas to nie dotyczy, ale to do nas przyjdzie. Skutki tego spadną na nas. To nie jest nowe. Nieznajomość przeszłości skutkuje tragedią, że człowiek jest bezmyślny, bezrozumny. Przecież ta walka była i w bardzo groźnej skali odczuła to Europa, odczuł świat po tak zwanej rewolucji bolszewickiej. Po 1917 roku w Rosji Sowieckiej, już wtedy tworzącej się, jedna z pierwszych instytucji nowego państwa nazywała się Komisja do Niszczenia Pomników. To nie jest nowe, to było już wtedy. Burzono pomniki, pamiątki przeszłości. Przede wszystkim pomniki religijne. Ale to nie jest tak, że nic bolszewicy nie budowali. Oni budowali swoje pomniki. 11 sierpnia 1918 roku w klasztorze prawosławnym Matki Boskiej Uspieńskiej w Swijaszku nad Wołgą bolszewicy postawili bardzo specyficzny pomnik. Jedyny tego typu pomnik na świecie. Pomnik Judasza Iskarioty. Jako znak zdrady, jako znak odstępstwa, jako znak wyparcia się. I to była akcja centralnie kierowana. To nie było oddolne, to nie było dążenie miejscowej społeczności, to nie było dążenie tych ludzi, którzy tam mieszkali. To im zostało narzucone. Kto to zrobił? Jeden z głównych strategów rewolucji bolszewickiej. Lejba Bronstein, który sobie przybrał ładne nazwisko, imię Lew Trocki. Czyli mamy znowu powrót do przeszłości. To nie będzie to samo, nie będzie tak samo, będzie inaczej, ale cały czas chodzi o jedno, o zniszczenie naszej tożsamości. Żeby ją zniszczyć, trzeba zniszczyć przeszłość. I gdy po 17 września 1939 roku przyszli tu bolszewicy przed Związek Sowiecki, wyglądało to podobnie. W niedalekim Zambrowie 1 maja 1940 roku bolszewicy i miejscowi komuniści żydowscy zniszczyli figurę świętego Jana. Dlaczego? Bo miał być pochód pierwszomajowy i święty nie powinien na to patrzeć. Dokonali tego, zrobili. A skoro zrobili, to znaczy, że wolno im było. Dlaczego? Bo mieli siłę. Ludzie nie potrafili się lub nie mogli wtedy jeszcze tak bronić, jakby chcieli. I te bramy triumfalne, które powstawały tu wszędzie we wrześniu 1939 roku, witające bolszewików, były nie tylko antypolskie, były obrazoburcze, były także antykościelne. Godziły w naszą wiarę. Tylko my o tym wszystkim zapominamy. Co z tego, że to było lat temu kilkadziesiąt? Czy to znaczy, że to jest już nieważne przez to, że jest przedawnienie? Nie, bo jak to do nas wróci, to jak zareagujemy? I po to właśnie mamy rozum, po to mamy zdolność analitycznego myślenia, żeby się do takich rzeczy przygotować, żeby postawić się, że nie, my na to nie pozwalamy. I pamiętajmy o wywózkach, czterech wielkich falach wywózek sowieckich na Syberię, do Kazachstanu. Jak wtedy reagowała miejscowa mniejszość żydowska?
Polacy jadą na pielgrzymkę do Częstochowy. To są hasła, które tu się pojawiały. Na stacjach kolejowych, gdzie ludzie byli spędzeni, czekali na załadunek do bydlęcych wagonów. Wokół był tłum tych zrewolucjonizowanych wyrostków z czerwonymi opaskami i oni tak właśnie krzyczeli. Jedziecie do swojej Częstochowy, czyli na Sybir, na unicestwienie. Nie wolno o tym zapomnieć. Nie wolno zapomnieć o tych ofiarach, które także tu miały miejsce. Ksiądz Marian Ryszard Szumowski, proboszcz parafii Jedwabny, wywieziony przez bolszewików, zamordowany przez NKWD, wydany przez agenta NKWD, też z tej mniejszości. Szumowski, Szumowo, jesteśmy na miejscu, jesteśmy u siebie. On też, niedaleko, ale też był u siebie. Zamordowany został podczas przebywania w NKWD-owskim więzieniu. Nawet daty nie znamy dokładnie i nawet nie wiemy, co z nim zrobiono. Jest oczywiście nie do odnalezienia, ale musimy go odnaleźć w naszej pamięci. O tym decyduje nasza wrażliwość, czy chcemy, czy nie. Mamy wolny wybór, możemy zapomnieć, ale jeśli zapomnimy o nich, to zapominamy także o samych sobie. Czy można zapomnieć swoją rodzinę? Nie, nie powinniśmy. Swoich bliskich, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, a nawet ludzi obcych, których dotknęło nieszczęście, z którymi się zetknęliśmy, o którym wiedzieliśmy. Nie wolno o tym wszystkim zapomnieć. Ksiądz Piotr Pianko, ksiądz Łuniewski, ofiary miejscowej parafii. To już była nowa agresja, agresja niemiecka. Kościół podczas II wojny światowej poniósł potworne straty. 1811 kapłanów zamordowanych, tysiące trafiło do obozów koncentracyjnych. Nie wszyscy to przeżyli, ale po 1944-1945 roku, gdy przyszło tak zwane wyzwolenie, ponad 350 kapłanów wśród zakonnych zostało zamordowanych przez nową władzę, władzę komunistyczną. 9 biskupów, łącznie z prymasem Wyszyńskim, siedziało w więzieniach, byli aresztowani. Parafie były zamykane, klasztory były zamykane. Nam się wydaje, że jak tu i teraz mamy w miarę normalne warunki, nic nam nie grozi, to tak było, jest i będzie. Nie, niekoniecznie tak będzie, bo to zależy przede wszystkim od nas. Czy potrafimy się do tego dostosować? Czy potrafimy zająć właściwą postawę? Czy potrafimy bronić przeszłości, broniąc sami siebie? Bo możemy powiedzieć, nas to nie dotyczy. A to do nas przyjdzie, to do nas wróci. I wtedy, gdy będzie dotyczyło, to zrozumiemy, że jest już za późno. Trzeba się temu przeciwstawiać wcześniej. Trzeba się organizować i trzeba pamiętać, jeśli były ofiary, to one nie mogą iść na marne. To, co oni zasiali, powinno być ziarne i my z tego powinniśmy korzystać. Jeśli jesteśmy tu, teraz, u siebie, to nie znaczy, że jutro, pojutrze też będziemy u siebie i też będziemy tu, bo nas mogą gdzieś wywieźć. Te poprzednie nasze pokolenia, naszych rodzin, doświadczyły tego bardzo boleśnie. Z mojej bardzo szeroko pojętej rodziny, czyli rodu właściwie, pojechało na Syberię kilkadziesiąt osób. Nie wszyscy wrócili. Ta część, która przeżyła, znalazła się także na emigracji, rozrzucona po całym świecie. To były polskie losy. I dzisiaj, gdy ktoś mówi, że Kościół jest wszystkiemu winny, to ja się pytam, a jak ci ludzie reagowali na Syberii? Jak ci ludzie się zachowywali? Czy odwracali się od Pana Boga? Czy szukali pociechy? Czy szukali ratunku? Jak było w więzieniach? Czy złorzeczyli? Czy jednak z tych skromnych przydziałów chleba, chleba, który nie jest porównywalny z tym, co dzisiaj spożywamy, potrafili lepić krzyżyki, różańce, potrafili się w celi organizować. Bo człowiek wszędzie i zawsze może się organizować. I od nas zależy, czy potrafimy to zrobić w takiej skali, aby tę falę nienawiści skierowaną przeciwko nam, bo ona jest przeciwko nam skierowana, bo tradycja to my. My mamy w niej oparcie. Czy potrafimy się temu przeciwstawić? Czy chcemy się temu przeciwstawić? Jeśli nie zrobimy tego,
to oni po nas przyjdą i wtedy oni to zrobią za nas. Ale to nie będzie tak, jak my byśmy chcieli, jak my byśmy to rozumieli. Nie wolno zostawić przeszłości komuś, do kogo ona nie należy. Bo ci, którzy z tą nienawiścią wobec nas zwracają się, że oni to wszystko zmienią, oni walczą nie ze swoją tradycją, nie ze swoją przeszłością komunistyczną, rewolucyjną, tą obrazoburczą, tylko walczą z naszą przeszłością. Chcą nam zabrać nawet to. Chcą nam zabrać tożsamość. Dziękuję bardzo. Jak zakłamywano historię Powstania Warszawskiego? Kto za tym stoi? Komu i czemu to służy? Na te i inne pytania odpowiadają książki Leszka Żebrowskiego Paszkwil Wyborczej oraz Warszawa 44. Polecamy również w poszerzonym pakiecie Powstanie Warszawskie. Czy każde wydarzenie, gdzie w grę wchodzi broń, są dwie strony, które do siebie strzelają, czy każda tego typu akcja, że jest strona napastnicza, jest strona, która się broni, dochodzi do wymiany strzałów, jest od razu powstaniem? Oczywiście nigdy tak nie było i być nie powinno, ale to się zmienia. Zmienia się w ten sposób, że można wyzyskać w propagandzie niewiedzę i całkowitą obojętność wobec wiedzy.